Piąteckiego. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzeń manipulacji w raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza. Nasz reporter sprawdzał dlaczego. Gościem rozmowy w południe w RMF FM będzie za chwilę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie. Żaden kraj nie powinien wspierać nielegalnej wojny Rosji, mówił przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Rozmową w Bukareszcie przysłuchiwał się Maciej Sztykiel. Tak jest, witamy Maćku. O czym jeszcze mówił szef NATO? No, swoje słowa skierował bezpośrednio do władz w Teheranie. Iran, ale też inne kraje nie powinny zaopatrywać Rosji w drony i inną broń, mówił Stoltenberg. Stwierdził, że Rosja przegrywa wojnę, no więc należy spodziewać się dalszych, zintensyfikowanych ataków rakietowych, bombardowań. Więc nasz przekaz z Bukaresztu będzie jasny. NATO będzie stało z Ukrainą tyle, ile będzie trzeba. Nie wycofamy się. Ponadto Stoltenberg powiedział, że dzisiejsze spotkanie ma potwierdzić politykę otwartych drzwi NATO, które nie są zamknięte dla Ukrainy. Ostrzegł też kraje sojusznicze, że należy spodziewać się kolejnej fali uchodźców z Ukrainy, bo Putin próbuje użyć zimy jako broni. W całej Ukrainie z wyjątkiem okupowanego przez Rosjan Krymu ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Wcześniej pojawiły się ostrzeżenia, że agresorzy przygotowują kolejny atak z użyciem rakiet i dronów. Ostatnio Rosjanie przeprowadzali takie uderzenia, gdy tylko Zachód zapowiadał dalsze wsparcie dla Ukrainy. Nie będzie śledztwa w sprawie podejrzeń manipulacji w raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza na temat katastrofy smoleńskiej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania z zawiadomienia posła Koalicji Obywatelskiej Adama Szłapki. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jakie są powody prokuratorskiej odmowy? Śledczy przekonują, że w działaniach podkomisji smoleńskiej samego Macierewicza nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. To sprawiło, że nie będą wyjaśniać możliwych nieprawidłowości, na które wskazywał opozycyjny poseł. Adam Szłapka twierdził na przykład, że szef komisji przekroczył uprawnienia działając na szkodę interesu publicznego, między innymi ukrywając i pomijając w dokumencie dowody i ekspertyzy, które nie pasowały do tezy, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Poseł Szłapka nie spodziewał się innej decyzji śledczych. Prokuratura robi to po to, żeby sprawę zamknąć i żeby już biegł czas ewentualnego przedawnienia. Poseł zapowiedział zaskarżenie tego rozstrzygnięcia. Jak dodał, liczy, że sąd nakaże prowadzić postępowanie w tej sprawie. Rozmowa oparta na faktach. To rozmowa w południe w RMF FM. Głos ma teraz Roch Kowalski. Witamy. Dzień dobry. Nie tylko ja, ale także Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, a obecnie szefowa Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Czy Ukraina rzeczywiście umiałaby od razu korzystać z niemieckich patriotów? Czy jest w ogóle możliwe, żeby te baterie trafiły do Kijowa, na teren Ukrainy i by służyły tam za ochronę? No i właśnie pytanie, czy wschodniej czy zachodniej granicy Ukrainy? Patrioty nie mogą te trafić do Ukrainy i to jest oczywista na dzisiaj oczywistość. Władze polskie o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą. Nie tylko nie umiałaby Ukraina z nich od razu korzystać, one musiałyby być wraz z niemieckimi żołnierzami. To jest, nie da się bez? To nie jest rozwiązanie możliwe. To jest rozwiązanie nawet nie hipotetyczne, tylko rozwiązanie, które na dzisiaj nie może się zdarzyć i nie powinno w związku z tym być rozważane. Ukraina potrzebuje innego wsparcia, bardzo potrzebuje. Dokładnie wiadomo, jakie to jest wsparcie. Natomiast nie mogą to być na ten moment te patrioty. Natomiast one mogą trafić na polską granicę wschodnią i zdecydowanie powinny tam trafić. Ale to chciałbym jeszcze doprecyzować. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby wysłać baterię rakiet Patriot bez niemieckich żołnierzy? Czyli jakby przeszkolić Ukraińców, żeby sami je mogli obsługiwać na swoim terytorium? W dłuższej perspektywie być może tak, ale my mówimy o perspektywie tu i teraz. O tych patriotach, które zostały Polsce zaoferowane. Te patrioty tu i teraz nie mogą trafić na Ukrainę, mogą natomiast trafić do Polski. Polska strona twierdzi, że nie ma żadnych zapisów, że nie ma żadnych podstaw, które mówiłyby, które by sugerowały, że tych baterii nie wolno rozstawić na terytorium nienależącym do NATO. Tu nie chodzi o zapisy, tylko chodzi o realne możliwości. Tych możliwości nie ma. Te patrioty stanowią część systemu natowskiego i jest jasno powiedziane, że mogą trafić wyłącznie na obszar państw natowskich i równocześnie ze strony polskiej wielokrotnie i słusznie była artykułowana potrzeba obrony przeciwrakietowej, obrony przeciwpowietrznej na naszym terenie. My nie mamy. My potrzebujemy 8 takich systemów, żeby czuć, że nasza infrastruktura krytyczna
krytyczna, nie tyle czuć, co wiedzieć, jest chroniona. Na dzisiaj niebawem będzie jeden system, za jakiś niedłuższy czas będzie drugi system. To jest ciągle bardzo niewystarczające. Był już jeden incydent. Wszystko niestety wskazuje na to, że mogą być kolejne incydenty i dzisiaj Kreml musi dostać bardzo jasny sygnał, że po takim incydencie jest jednoznaczna reakcja natowska, w tym są działania, które chronią tę infrastrukturę krytyczną, także transgraniczną, bo w to dzisiaj przecież celowali Rosjanie. Oni chcieli zniszczyć most energetyczny między Polską a Ukrainą. Taki sygnał powinien być wysłany na Kreml i umieszczenie tych patriotów na polskiej granicy. One by chroniły przecież infrastrukturę także kluczową dla Ukrainy, bo Ukraina dziś tych mostów energetycznych z Unią Europejską bardzo potrzebuje. To powinno się zdarzyć i wszelkie tutaj zahamowanie tego procesu w imię kompletnie niezrozumiałych jakichś ideologicznych obaw, to jest działanie wbrew bezpieczeństwa Polski i polskich obywateli, także wbrew bezpieczeństwa Ukrainy w pewnym sensie. O tych ideologicznych obawach, ale także o tym, o aktualnej sytuacji w Rosji i w Ukrainie będziemy z panią ambasador rozmawiać w radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych. Tam zapraszamy. 12.06 i 12 sekund dokładnie na zegarach. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecnie szefowa Instytutu Strategii 2050, a kiedyś ambasador Polski w Moskwie. Pani wspomniała o tych ideologicznych przesłankach, którymi kieruje się polski rząd. Prezes Jarosław Kaczyński lata temu mówił, że musiałoby upłynąć 7 pokoleń, żeby niemieckie wojska stacjonowały na terenie Polski. To jest pani zdaniem konsekwencja takiej opinii, takiej hipotezy prezesa Kaczyńskiego, że tych patriotów nie przyjmujemy? Jest takie powiedzenie, że mądry człowiek poszukuje sojuszników, a głupi odrzuca przyjaciół. My jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo dobrze, że tak się stało. To była dobra decyzja strategiczna państwa polskiego i wielu rządów. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że częścią tego sojuszu i ważną częścią tego sojuszu są także Niemcy. Tym samym podjęliśmy strategiczną decyzję, że jesteśmy w sojuszu militarnym z Niemcami i powinniśmy się tej decyzji zdecydowanie trzymać. Niemcy popełniają błędy także w relacji z Ukrainą. Popełniły bardzo wiele błędów ostatnio, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji i Polska może i powinna te błędy wskazywać i krytykować, a równocześnie wskazywać dobre rozwiązania, jakie powinny się w ramach wsparcia Ukrainy i walki z Rosją zdarzyć. Natomiast w momencie, kiedy my otrzymujemy od naszych sojuszników propozycję wsparcia, którego zdecydowanie potrzebujemy i którego potrzebuje NATO, bo ta granica, nasza granica wschodnia jest granicą natowską. Ta granica musi być chroniona, żeby takie incydenty, które się zdarzyły, więcej się nie powtarzały i żeby Rosjanie wiedzieli, że się nie mogą powtórzyć, że to nie jest jakaś szara strefa ta nasza granica, gdzie może dochodzić do jakichś wydarzeń, które są takie ni to NATO, ni to nie NATO, takie właściwie przedłużenie obszaru wojennego. To jest coś, co absolutnie jest złe dla Polski, jest złe dla NATO i dlatego Polacy dzisiaj powinni zrobić wszystko, polski rząd, żeby ta granica była odpowiednio chroniona. Tak. Chciałem panią namówić na taką delikatną polemikę. Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich była dzisiaj rozmówczynią w porannej rozmowie w RMF FM i ona sugerowała, że ta polska taktyka nieprzyjmowania niemieckich patriotów i odsyłania ich w pewien sposób do Ukrainy mogła mieć taki cel, żeby stymulować sojuszników, żeby lepszy sprzęt do Ukrainy wysyłać, lepszy jakościowo sprzęt. No trochę ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że ani się nie udało stymulować zachodnich sojuszników, a tak na dobrą sprawę postawiliśmy Niemców i myślę, że w inne państwa sojuszu. No w takiej sytuacji konsternacji trudno jest zrozumieć, o co nam chodzi z tymi patriotami. Jeżeli my chcemy skutecznie, a powinniśmy, stymulować Niemców, żeby dawali lepszą broń, bardziej zaawansowaną, dawali więcej szybciej i nie stawiali dodatkowych przeszkód dla analogicznego wsparcia innych krajów natowskich, bo i takie historie się ze strony niemieckiej zdarzały, to powinniśmy przede wszystkim kłaść na stole konkretne propozycje. Na przykład Niemcy nie zgodzili się na wsparcie Ukraińców
leopardami, czyli czołgami. Tych leopardów jest dużo więcej w NATO i w ogóle w krajach europejskich. I była taka możliwość, żeby zrobić sojusz, zachęcić inne kraje i powiedzieć, nie jesteście sami, zobaczcie, dajmy pakietowo te leopardy. Niemcy nie będą jedynymi, którzy dadzą, tylko będzie to pakiet dla Ukrainy. Można było taką propozycję położyć na stół, wtedy Berlinowi byłoby się dużo, dużo trudniej wywinąć i wtedy efektywnie byśmy działali na rzecz skuteczniejszego wsparcia Ukrainy, tym samym takie wsparcia naszego bezpieczeństwa. Tymczasem to, co my robimy, to jest otrzymujemy wsparcie tam, gdzie potrzebujemy i gdzie się go domagaliśmy słusznie i nagle mówimy, nie, nie zrobimy tego, ponieważ Niemcy są źli, Niemcom nie ufamy, niby są naszymi sojusznikami, ale traktujemy ich, jakby byli naszymi wrogami. No tak, no prezes Kaczyński wczoraj mówił, że właściwie nie ma pewności, czy niemieckie... Podważamy naszą pozycję w NATO, podważamy nasz przekaz w NATO, bo albo chcemy bezpieczeństwa natowskiego, ukraińskiego i naszego, albo go nie chcemy i przedkładamy jakieś ideologiczne względy nad rzecz najważniejszą, jaką dzisiaj jest bezpieczeństwo. No tak, ta wczorajsza wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, w której on sugerował, że nie ma pewności, czy Niemcy strącaliby rosyjskie rakiety, jest chyba najlepszym dowodem na te ideologiczne pobudki, o których pani mówi. Które dzisiaj są bardzo nie na miejscu. 6 milionów ukraińskich gospodarstw pozostaje cały czas bez prądu, bez elektryczności. Tak mówił dziś prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie słyszeliśmy w faktach, że we wszystkich obwodach Ukrainy poza okupowanym Krymem rozległy się alarmy przeciwpowietrzne, co oznacza, że Rosja kontynuuje te swoje naloty i ostrzały infrastruktury krytycznej. Czy rzeczywiście to jest teraz ten główny cel Moskwy, czyli wyniszczenie energetyczne Ukrainy przed zimą? Główny cel Moskwy pozostaje cały czas ten sam, czyli podporządkowanie całkowite Ukrainy woli politycznej i władzy politycznej i militarnej Federacji Rosyjskiej. To jest ten cel, on się w ogóle nie zmienił. Zmieniają się sposoby dochodzenia do tego celu, ponieważ blitzkrieg militarny się nie udał, ponieważ ofensywa na wschodzie się nie udała. Przeciwnie, doszło do kontrofensywy, efektywnej kontrofensywy ukraińskiej. Rosjanie przyjęli nową strategię, to jest strategia wojny terrorystyczno-energetycznej, w której zakładnikami są właściwie wszyscy cywilni obywatele Ukrainy i chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby Ukraina stała się, cała została pokryta takim blackoutem energetycznym i wtedy, po pierwsze, uważa się, że się złamie wolę polityczną ludzi i przywództwa ukraińskiego, po drugie, nastąpi eksodus Ukraińców do Europy i będzie złamanie woli politycznej także w Unii Europejskiej pod presją uchodźczą. Nic na to nie wskazuje. Żeby się złamało po stronie ukraińskiej. Ludzie cierpią. Warunki są naprawdę okropne, ale równocześnie obserwujemy jakąś nieprawdopodobną solidarność, taką zdolność do mobilizacji wszystkich zasobów, jakie tylko są dostępne, żeby jakoś w tej sytuacji dać radę. Oczywiście jest tu duża rola także dla Zachodu, żeby dostarczać generatory prądu, koksowniki, wszystko to, co niestety w tych warunkach cofnięcia cywilizacyjnego spowodowanego atakami rosyjskimi umożliwi przeżycie Ukraińcom w ich kraju, bo oni też wcale nie wykazują chęci dzisiaj dalszego eksodusu, chcą żyć i przetrwać w swoim kraju. O tę falę migracyjną jeszcze zaraz panią zapytam, ale czy w najbliższych miesiącach będziemy obserwować w pani ocenie takie zamrożenie frontu, no też dosłowne zamrożenie ze względu na temperatury, czy też jednak trzeba dopuszczać jakieś ryzyko rosyjskiego kontruderzenia, nie chcę tego nazwać kontrofensywą. Czy te zdolności Rosjan do przesuwania się w głąb Ukrainy na razie się zatrzymały? Eksperci wskazują, że Rosjanie mają jeszcze zasobów rakietowych na około 10 takich zmasowanych uderzeń. Do tej pory miało miejsce 9. Nie wliczam tego, które ewentualnie może się trwać obecnie lub zaraz zdarzyć. To pokazuje, że są granice do tego typu ataku, ale jednak ciągle jest niestety spory potencjał. Ale lądowo, rozumiem, nie ma szans na razie. Natomiast lądowo trwają walki, ale to są walki, które nazwałabym walkami stagnacyjnymi. Po
kontrofensywie ukraińskiej, po wycofaniu się Rosjan z Chersonia. Widać, że tam Rosjanie z niektórych obszarów troszeczkę się cofają, w innych próbują troszeczkę atakować, ale na razie jest stagnacja. To także wynika z warunków pogodowych. Gdyby miała być kontrofensywa ukraińska, to musiałoby zamarznąć drogi. Natomiast zupełnie realna jest możliwość ofensywy rosyjskiej gdzieś w okolicach marca, kwietnia, czyli koniec zimy, wczesna wiosna. Jeżeli Rosjanom uda się mobilizowanych, a ta mobilizacja absolutnie się nie skończyła, część tych osób mobilizowanych no niestety zupełnie idzie na front się, i ginie w strasznych ilościach. Udało się uzyskać, część z nich już poszła na front, znaczna część już oczywiście zginęła, bo to jest po prostu przemiał ludzi w sposób absolutnie niehumanitarny. Natomiast część tych ludzi będzie szkolonych i teraz wyszkoleni, zmobilizowani, to już jest jednak zupełnie inna siła i ci ludzie być może zostaną użyci do jakiejś ofensywy, na przykład nie wykluczyć należy także ofensywy z kierunku białoruskiego, czyli od strony północnej. Rosjanie coś takiego rozważają i to jest też niezwykle ważne, żeby dostarczać dzisiaj uzbrojenie, które pozwoli Ukraińcom przeciwdziałać ewentualnie takiej ofensywie. I to są właśnie czołgi, to są właśnie pojazdy opancerzone. To jest potrzebne nie dzisiaj na tym froncie południowo-wschodnim. To może być potrzebne, żeby przeciwdziałać ofensywie ewentualnej, gdyby do takiej doszło na wiosnę. Mhm. I płynnie przechodzimy rzeczywiście do państwa, którym zarządza, w którym jest Aleksander Łukaszenka. Rosja przerzuciła na Białoruś transport sprzętu wojskowego, w tym 15 rakietowych systemów przeciwlotniczych Tor-M2, które docelowo trafią pod Baranowicze. Ponadto w ostatnich tygodniach Białoruś wysłała do Rosji sprzęt wojskowy, w tym czołgi ze swoich magazynów, prawdopodobnie w celu modernizacji. W zamian Białoruś ma otrzymać nowy sprzęt. To rzeczywiście są takie przygotowania do włączenia się Białorusi w tę wojnę na pełną skalę? Białoruś jest włączona w tę wojnę. Białoruś dzisiaj jest de facto nie tylko już militarną, ale militarną to już w zasadzie stuprocentowo kolonią rosyjską i ostatnia taka czerwona linia to jest udział wojsk białoruskich w tej wojnie. Teraz jest bardziej tak, że Białorusini udostępniają swoje terytorium Rosjanom, z którego... Terytorium, różne swoją infrastrukturę militarną, jak widać także w swoje uzbrojenie, natomiast nie ma udziału jednostek wojskowych białoruskich. Wiadomo, że była presja Kremla i wiadomo, że był opór Mińska, dlatego, że jest obawa Łukaszenki, po pierwsze, że to się zdecydowanie ludziom nie spodoba, o ile Rosjanie też nie chcą ginąć na tej wojnie, to jeszcze da się im wmówić, że ta wojna czemuś służy jakoś tam ich wielkiemu imperium, o tyle dla Białorusinów to w ogóle już nie jest ich wojna i nijak się im nie da wytłumaczyć, po co ta wojna jest. Poza tym Łukaszenka zasadnie się boi, że jak da broń ludziom, którzy zaledwie 2 lata temu występowali w takiej rewolucji wewnętrznej przeciwko niemu, to oni mogą tę broń użyć już niekoniecznie w pokojowych protestach. On się tego boi i on próbuje się wywinąć z tej presji rosyjskiej. Czy mu się to uda? Jak Rosjanie ostatecznie zdecydują i co się zdarzy, nie wiemy. Niemniej taka ofensywa z obszaru Białorusi ponownie, już teraz nie tylko ostrzeliwanie, bo to ma miejsce cały czas, tylko ofensywa lądowa, jest niestety niewykluczona i trzeba się do niej przygotowywać. Z drugiej strony, jak rozumiem, nad Aleksandrem Łukaszenką wisi takie zagrożenie, że jeśli sprzeciwi się woli Władimira Putina, no to Białoruś w jakiejś perspektywie może i zostać pozbawiona tych resztek chociaż terytorialnej niepodległości. To jest trochę takie złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Oczywiście jest przewaga tutaj w tym zwarciu rosyjska. Niemniej Rosja też jest od Łukaszenki jakoś tam zależna, ponieważ to on dzisiaj trzyma, no mówiąc brutalnie, za twarz społeczeństwo białoruskie. I jakiś znowu zryw w Białorusi, czy tam destabilizacja widziana z Kremla jako destabilizacja, jest czymś niepożądanym. Więc oni też jakoś muszą liczyć z tym, czego Łukaszenka oczekuje, no i w tej równowadze, w tym zwarciu jakoś to trwa. No niemniej wola rosyjska, jeżeli będzie zdecydowana i ostateczna, ona przeważy.
12.18 i 30 sekund. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie, szefowa Instytutu Strategii 2050. Pani ambasador, no pani jak mało kto zna tego takiego kremlowskiego, moskiewskiego ducha sprawowania polityki. Władze Białorusi informowały już wczoraj, że zmarł minister spraw zagranicznych Władimir Makiej, zaliczany do najbliższego otoczenia prezydenta Łukaszenki. Śmierć czy morderstwo w pani ocenie? Nie wiemy tego i nie dowiemy się, myślę, szybko. W takim reżimie jak reżim Łukaszenki morderstwo w najbliższym kręgu jest absolutnie możliwe i dopuszczalne. Niemniej śmierć także może się zdarzyć, choć wiemy, że byłaby to śmierć nagła, ale takie rzeczy się zdarzają, a w takich reżimach natychmiast narasta cała taka myślenie konspiracyjne, czy to aby człowiek naturalnie, czy nienaturalnie, więc to są trochę takie dywagacje bez owocne. Nie dowiemy się, może być tak, może być tak. To sporo zmienia, bo to jest jednak, to był ważny człowiek od lat związany z Łukaszenką, przez lata uważany za jakoś tam bardziej zwolennika równowagi zachodnio-wschodniej, jeżeli tak można w ogóle mówić o Białorusi, ale takie były wpłynięcia, aspiracje w polityce zagranicznej Białorusi. Potem jednoznacznie po 20 roku jednak postawił na nową odsłonę tego reżimu, krwawą, prorosyjską. I był lojalny wobec Łukaszenki. No tych plotek, takich dywagacji mieliśmy więcej. Była mowa o tym, że minister Szojgu odejdzie z rosyjskiego rządu, z roli ministra obrony narodowej. Były też takie sugestie, że Władimir Putin może poprzez hipnozę zostać uszkodzony czy zneutralizowany. Rozumiem, że to wszystko traktujemy tylko i wyłącznie w kategoriach plotek, mitów, no takich spekulacji, co do których pewnie chcielibyśmy, żeby się wydarzyły, ale są tylko spekulacjami. Takie bardzo zamknięte, informacyjne reżimy autorytarno-totalitarne, a dzisiaj to już jest praktycznie militarny totalitaryzm, to co, z czym mamy do czynienia w Rosji. No tym się charakteryzują, że ponieważ dokładnie nic nie wiadomo, co jest w środku, to wszyscy dywagują i sobie różne rzeczy wyobrażają. Wiemy, że na pewno Rosja doświadczyła ogromnych niepowodzeń. Armia rosyjska się skompromitowała nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie. To jest ogromne rozczarowanie, wielka frustracja dla elit rosyjskich. Bardzo wiele z tych elit jest z tej wojny niezadowolonych, to na pewno, ale nic nie wskazuje na to, żeby ktoś tam był w środku, kto byłby w stanie wystąpić przeciwko Putina. Nikt nie hipnotyzuje Putina. Kto byłby w stanie wystąpić przeciwko tej wojny. Jest walka buldogów pod dywanem, ale to w sytuacji takiego kryzysu, w sytuacji, kiedy no, jest wielkie niepowodzenie, jest na pewno przerzucanie winy na siebie, próby zajęcia miejsca przy uchu głównego człowieka, odsunięcie jednych, przesunięcie drugich, ale to w ogóle nie znaczy, że widać dzisiaj, jakoby ktoś miał obalić Putina i coś radykalnie na samym Kremlu miałoby się dzisiaj zmienić. Mhm. Obalić Putina, przynajmniej politycznie na pewno, próbuje Zachód, próbuje Komisja Europejska. 9. pakiet sankcji ustalany przez Komisję Europejską, właśnie przez państwa Unii Europejskiej, i sankcje, no między innymi naftowe, które wchodzą w życie już za chwilę. Co one oznaczają dla całej unijnej wspólnoty i co oznaczają dla samej Rosji? Cel sankcji, tak artykułowany, ale myślę, że on naprawdę takim jest. To nie jest obalenie Putina, każdy sobie coś takiego by chciał, żeby się zrealizowało, ale to nie znaczy, że to jest tak naprawdę dzisiaj cel unijny. Cel unijny to jest pozbawienie Rosji środków do prowadzenia wojny, czyli gospodarcze zdołowanie Rosji na tyle, żeby nie było pieniędzy na wojnę. I możemy powiedzieć po tych 8 pakietach wprowadzonych, że to się nie dokonało. Znaczy, bo gospodarka rosyjska się wybroniła. Między innymi wybroniła, czy my jeszcze nie zobaczyliśmy skutków wszystkich tych sankcji? Do tej pory się wybroniła, to jest, doprecyzujmy, do tej pory się wybroniła, spodziewano się, że będzie dużo gorzej, że będzie spadek kilkunastoprocentowy PKB, będzie to około 6-8% na minusie, co jest oczywiście pogorszeniem, ale nie jest żadną katastrofą. To między innymi wynika z tego, że jednak jest to gospodarka, to nie są jakieś małe, średnie przedsiębiorstwa, to jest gospodarka surowcowa, głównie ropa naftowa. Ale to te sankcje były nietrafione, czy to okazało się, że też ekonomiści w Rosji i tamten pomysł gospodarczy jest odporny na te sankcje? Oni finansowo się dosyć dobrze bronili, natomiast w ogóle ta wojna sankcyjna jest bezprecedensowa wobec tej skali gospodarki, w ten sposób stosowane, nikt do tej pory tego nie wiedział, więc trochę efekty nie do końca przewidziane. Wiadomo, że w dłuższej perspektywie i średniej to będzie coraz gorzej w Rosji technologicznie, demograficznie, ekonomicznie, natomiast nie ma tego załamania i dlatego tak ważne jest, i to już wszyscy wiedzą, że uderzyć w Rosję silnie można
tylko ropą, tak naprawdę ropą. I w związku z tym kluczowe są teraz te rozmowy, które trwają i w ramach G7, i w ramach Unii Europejskiej, i tutaj Stany też są bardzo mocno zaangażowane i w G7, ale też wywierają presję na Unię, jak poradzić sobie z obrotem rosyjską ropą. Unia już tej ropy nie będzie kupowała w większości od przyszłego roku, ale pytanie jest, co dalej, bo Rosja może przekierować eksport do innych odbiorców i teraz Unia ma klucz i Europa ma klucz, to jest transport tej ropy i to jest ubezpieczenie tej ropy. I Unia podjęła decyzję, że zostanie na to nałożona sankcja, ale wtedy powstał lęk wielki, że wzrosną ceny ropy wskutek tego działania na rynkach globalnych i to doprowadzi do kryzysu w Stanach, do zwyżek cen ropy w Europie i przestraszono się teraz. I teraz jest takie myślenie, jak tu zrobić, żeby zachodnie gospodarki nie ucierpiały, a Rosja ucierpiała jak najbardziej i stąd pomysł na ten sufit cenowy. Maksymalne ceny. Maksymalne ceny. Jest... Wniosek jest taki, że niestety nie da się tego zrobić, żeby nie było bólu i dla Stanów, i dla Europy. Jeśli chcemy naprawdę Rosję tutaj dobić albo mocno przybić, to musi być tego cena i musi być ból. I w związku z tym ten sufit cenowy musi być dosyć niski. Polska o to walczy w moim przekonaniu, w odróżnieniu od patriotów. To jest akurat słuszne, że o ten niższy sufit cenowy walczy. Kraje zachodnie się tego boją i chcą go ustanowić dosyć wysoko, 60 dolarów za baryłkę, to jest dzisiaj troszeczkę nawet więcej niż ta baryłka dzisiaj kosztuje. Panie sam ambasador, na tym kończymy. Serdecznie dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, a obecnie szefowa Instytutu Strategii 2050. Dziękuję pani ambasador za rozmowę. Dziękuję bardzo.